Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo proszę o potwierdzenie, czy jestem widziany, słyszany, czy macie Państwo odpowiednią jakość połączenia. Świetnie, świetnie, bardzo się cieszę. Dobrze, szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejny wykład z serii wykładów otwartych. Pozwólcie Państwo, że dla tych osób, które mnie nie znają, widzę tutaj wśród uczestników co prawda wielu studentów, widzę również inne osoby, które mnie doskonale znają, natomiast pozwólcie Państwo, że się przedstawię dla tych osób, które jeszcze mnie nie znają. Nazywam się Maciej Borski, jestem dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, jestem również pracownikiem naukowym, profesorem w Instytucie Nauk Prawnych tej uczelni. Drodzy Państwo, na początek chciałbym zacząć od podziękowań. Podziękowań, które chciałbym skierować w tej chwili przede wszystkim do działu promocji. Tutaj na ręce pani Katarzyny Romaniec, pomysłodawczyni tych wykładów, za naprawdę świetny pomysł, za to, że możemy tutaj jako pracownicy Wyższej Szkoły Humanitas spotykać się również z osobami, z którymi na co dzień takiej możliwości kontaktu nie mamy. Także naprawdę bardzo za to serdecznie dziękuję. No i oczywiście specjalne podziękowania należą się naszym chłopcom z działu IT. Naprawdę kawał dobrej roboty, chylę czoła tutaj przed wszystkimi panami, tylko dzięki nim tak naprawdę w bardzo krótkim czasie, w ciągu właściwie chyba tygodnia, przeszliśmy z takiej tradycyjnej formuły kontaktów bezpośrednich, przeszliśmy praktycznie bezproblemowo do internetu, nie tylko myślę tutaj o dydaktyce, którą realizujemy na bieżąco, która właściwie jest odwzorowaniem tej dydaktyki, którą realizowaliśmy do tej pory w kontakcie bezpośrednim, ale myślę też tutaj niewątpliwie o pracy zdalnej naszej administracji. To wszystko naprawdę dzięki działowi IT, także ogromne tutaj podziękowania dla panów z działu IT. Drodzy Państwo, dzisiejszy mój wykład jest trzecim z serii, myślę, że część z Państwa już słuchała bardzo ciekawych wykładów pana rektora, pana prorektora Lextona, natomiast czym ten mój dzisiejszy wykład będzie się różnił od tych wcześniejszych? Proszę Państwa, ja myślę, że taką, nie wiem czy to dobrze, taką na pewno cechą, która będzie charakteryzowała ten dzisiejszy wykład, jest jego taka głęboka aktualność i to aktualność z takiej perspektywy politycznej, mocno politycznej. I tutaj od razu chciałbym zwrócić uwagę na to, że będę się starał na tyle, na ile to możliwe, abstrahować od bieżącej polityki, od tej wielkiej polityki. Ci z Państwa, którzy mnie znają, wiedzą doskonale, jakie mam poglądy. Wiecie Państwo, że tych poglądów nigdy nie, zresztą nie ukrywałem. Natomiast dzisiaj będę się starał powściągać. Nie ukrywam, że dla mnie też jest to trudne w konkretnych przypadkach, w konkretnych sytuacjach, gdzie na pewno, być może Państwo też o to zapytacie, będziemy się odnosić do bieżącej polityki, natomiast no, będę się starał zachować tutaj umiar. Drodzy Państwo, ja jestem konstytucjonalistą, w związku z tym myślę, że to, co nas konstytucjonalistów powinno odróżniać na przykład od politologów, to jest właśnie pokazywanie pewnych rozwiązań modelowych w takim kształcie, w jakim one powinny być. Niekoniecznie są w praktyce realizowane, tylko jakie powinny być. Oczywiście, gdybym ograniczył się tylko i wyłącznie do tych rozwiązań modelowych, to myślę, że ten wykład byłby nudny, zwyczajnie nudny. Dlatego będę się starał, proszę Państwa,
wskazywać przede wszystkim, oczywiście pewne rozwiązania modelowe musimy sobie tutaj omówić, od tego chciałbym zacząć, ale później chciałbym od razu płynnie przejść do zestawienia tych konkretnych rozwiązań ustrojowych z tym, co mamy do czynienia teraz na bieżąco. Także w taki sposób chciałbym do tej kwestii podejść. Drodzy Państwo, jeśli mogę prosić, to w takiej kwestii czysto organizacyjnej, pytania zostawmy sobie na zakończenie, zresztą moi szanowni przedmówcy też o to Państwa prosili i tutaj ponawiam swój apel. Na zakończenie później odniosę się oczywiście do wszystkich pytań, które być może w toku wykładu się pojawią, a być może również no, uznacie Państwo, że warto jeszcze jakąś kwestię tutaj troszeczkę podrążyć, jeżeli tylko ona będzie się odnosiła do tej tematyki, którą się zajmę za chwilę. Drodzy Państwo, na co jeszcze chcę tutaj zwrócić uwagę, zanim już przejdę do tego zasadniczego toku wykładu. Tematyka stanów nadzwyczajnych w doktrynie prawa konstytucyjnego jest traktowana, no nie chcę użyć słowa po macoszemu, ale jest stosunkowo mało obecna właśnie w nauce, w doktrynie prawa konstytucyjnego. Z czego to wynika? Ja myślę, że tutaj przynajmniej dwie takie kwestie na to wpływają, czyli po pierwsze do niedawna jeszcze stosunkowo niewielki taki praktyczny wymiar stanów nadzwyczajnych, no bo oczywiście były w pewnych okresach, myślę tutaj oczywiście po 89 roku, były pewne momenty, kiedy ten stan, konkretny stan nadzwyczajny mógł się pojawić, mógł zostać wprowadzony, no ale ostatecznie z niego nie korzystano, w związku z tym myślę, że to jest też jakby przyczyną, dla której stosunkowo rzadko konstytucjonaliści do tej tematyki się odnoszą. To jest jakby jeden argument. Natomiast drugi argument, proszę Państwa, jest taki, że tematyka stanów nadzwyczajnych jest też tak troszkę z pogranicza, ja mam wrażenie, politologii i nauk o bezpieczeństwie. Ja myślę, że również tutaj w naukach o bezpieczeństwie, zwłaszcza na te kwestie kładzie się ogromny nacisk, więc myślę, że stąd troszkę konstytucjonaliści tutaj do tej pory nas nie rozpieszczali, jeśli chodzi o bogactwo literatury, bogactwo doktryny w ogóle. Przy czym oczywiście, żebym też był sprawiedliwy, to nie oznacza, że ten temat jest nieobecny, absolutnie nie. Tutaj chciałbym wskazać takie nazwiska, być może sięgniecie Państwo do tych publikacji, na pewno publikacje pana profesora Krzysztofa Prokopa, który tematyką stanów nadzwyczajnych zajmował się bardzo drobiazgowo, tak bym powiedział, bardzo analitycznie. Również pan profesor Krzysztof Wojtyczek, bardzo też obecny sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polski sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bardzo również szczegółowo do tych kwestii, zwłaszcza związanych z ograniczaniem praw i wolności jednostki w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, do tej kwestii się odnosił. No i wreszcie warto też wskazać nazwisko pana profesora Brzezińskiego, Michała Brzezińskiego, prawnika i politologa, który również tą kwestią się zajmował. Także to nie jest do końca tak, że ta kwestia gdzieś jest na marginesie, ale porównując z innymi kwestiami, które w prawie konstytucyjnym są obecne i które są bardzo chętnie podejmowane, no jest ten dyskurs, powiedziałbym, taki dość ograniczony. Także na to chciałbym też tutaj zwrócić Państwu uwagę. Oczywiście musimy też powiedzieć, że bardzo wiele ciekawych rozważań znajdziemy w najróżniejszych komentarzach do Konstytucji, czyli tych konkretnych przepisów Konstytucji, do których też dzisiaj będziemy się odwoływać. W związku z czym myślę, że ta tematyka jak najbardziej jest obecna, choć może nie w takim zakresie,
jak inne problemy, które w prawie konstytucyjnym są podejmowane. Dobrze, proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o takie troszkę wprowadzenie do tematu. Tytułem dzisiejszego wykładu, dzisiejszego mojego wystąpienia jest właściwie pytanie, które zostało tu postawione, czy stan epidemii jest stanem nadzwyczajnym, czy stan epidemii to stan nadzwyczajny. Od razu powiem, że tutaj jednoznacznej odpowiedzi nie dam, to znaczy rozgraniczymy sobie taką sferę czysto formalną od kwestii, bym powiedział, już bardziej merytorycznych, bardziej złożonych, więc tam już ta odpowiedź nie będzie taka jednoznaczna. I tak jak powiedziałem, będę się starał teraz, oczywiście wskazując pewne rozwiązania modelowe, od razu konfrontować je z bieżącą sytuacją, z jaką mamy do czynienia, czyli z wprowadzonym od pewnego czasu, tu jeszcze powiemy sobie dokładnie kiedy, stanem epidemii. Drodzy Państwo, zacznijmy może od samego pojęcia stanu nadzwyczajnego. Czym jest w ogóle stan nadzwyczajny? Więc myślę, że możemy zaryzykować twierdzenie, że stan nadzwyczajny oznacza wystąpienie w państwie pewnego stanu szczególnego zagrożenia, który to stan uzasadnia sięgnięcie po środki szczególne. Jakież to są środki szczególne? No kilka takich, cztery właściwie takie środki szczególne moglibyśmy tutaj wskazać. Przede wszystkim jest to koncentracja władzy w rękach egzekutywy. Czyli rzeczywiście większość władzy spoczywa tutaj w rękach władzy wykonawczej, kumulowana jest właśnie w rękach czy to prezydenta, czy całej Rady Ministrów. Do tego jeszcze się odniosę, bo to też nie do końca tak jest, że to jest pełnia władzy w rękach władzy wykonawczej. Tu jednak pewna forma kontroli została wprowadzona. I to jest niewątpliwie, moim zdaniem, z punktu widzenia zasady trójpodziału władzy kwestia kluczowa. Ustrojodawca naprawdę w sposób przemyślany tę konstrukcję stanów nadzwyczajnych przygotował. Żal, że z niej do tej pory nie skorzystaliśmy. Kolejne taki środek szczególny, taka cecha szczególna, którą warto tutaj wskazać, to są, proszę Państwa, ograniczenia praw i wolności obywateli. Niewątpliwie do tych ograniczeń dochodzi i odrębny przepis konstytucji do tych ograniczeń się odnosi. Ja akurat tę kwestię dzisiaj będę omawiał w najmniejszym zakresie, co nie oznacza, że właśnie po zakończeniu wykładu nie zapytacie mnie Państwo o jakieś większe szczegóły dotyczące również tej kwestii. Następna cecha charakterystyczna, to są zmiany w strukturze i zasadach funkcjonowania organów państwowych. To jest również charakterystyczne dla wprowadzenia stanów nadzwyczajnych. No i wreszcie zmiany w systemie stanowienia prawa. Tutaj pewne również cechy szczególne moglibyśmy w tym zakresie wskazać. Do tej kwestii też odnosił się będę niewątpliwie w najmniejszym zakresie. Czyli podsumowując, proszę Państwa, w praktyce możemy powiedzieć, że stan nadzwyczajny jest takim stanem w wewnętrznym porządku państwa, kiedy to część regulacji konstytucyjnych zostaje zawieszona w praktyce, natomiast ich miejsce zajmuje pewna regulacja wyjątkowa. Warto tutaj podkreślić ten cel, zasadniczy cel stanu nadzwyczajnego, a tym celem jest przeciwstawienie się konkretnemu zagrożeniu i ratowanie czegoś, co określamy mianem dobra wspólnego. Szanowni Państwo, przejdźmy już teraz może do takiej bardziej szczegółowej analizy poszczególnych regulacji dotyczących stanów nadzwyczajnych i myślę, że należałoby zacząć od tego, że obowiązująca konstytucja, co na pewno Państwo wiecie, wyodrębnia trzy zasadnicze stany nadzwyczajne. To jest stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej. Zacznijmy od pierwszego z nich, chociaż tutaj z oczywistych powodów, to zaraz o tym powiem, potraktujemy go w takim naprawdę telegraficznym skrócie. Pierwszy ze stanów, czyli stan wojenny, z założenia ma najdalej idący charakter. Dlaczego? Dlatego, że jego wprowadzenie jest ściśle związane
z bezpośrednim, proszę Państwa, zagrożeniem bytu państwowego, zagrożeniem istnienia państwa w ogóle. Tutaj przesłanki wprowadzenia stanu wojennego określa nam artykuł 229 Konstytucji, stanowiąc, że ten stan wojenny wprowadzany jest w trzech przypadkach. To może być zagrożenie zewnętrzne państwa, sytuacja takiego zagrożenia zewnętrznego państwa, to może być zbrojna napaść na terytorium Rzeczpospolitej, bądź ta trzecia możliwość wydaje się najbardziej prawdopodobna, no, miejmy nadzieję, że nie, ale teoretycznie wydaje się najbardziej prawdopodobna, to jest sytuacja, kiedy to z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie państwa polskiego, wynika w ogóle zobowiązanie do takiej wspólnej obrony przeciwko agresji. Konkretny przepis, mamy słynny artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, a zatem to jest ten przepis, który powoduje, że w przypadku agresji na jedno z państw członkowskich paktu, jedno z sygnatariuszy traktatu, państwo polskie powinno zareagować i w takim wypadku wprowadzenie stanu wojennego jest jak najbardziej dopuszczalne. No i teraz jak to wygląda od strony procedury, od strony właśnie takiej proceduralnej? Więc jeżeli któraś z tych przesłanek, które tutaj wymieniłem, zaistnieje, wówczas prezydent na wniosek Rady Ministrów może, czy to na części terytorium państwa, czy na całym terytorium państwa, wprowadzić stan wojenny. Wprowadzenie stanu wojennego następuje w drodze rozporządzenia i to rozporządzenie, proszę Państwa, prezydenta, jeszcze raz podkreślam, wydane na wniosek Rady Ministrów, następnie powinno trafić do Sejmu. Tak naprawdę prezydent ma 48 godzin na to, żeby przekazać to rozporządzenie do Sejmu i Sejm może w trybie ewidentnej kontroli, może uchylić to rozporządzenie. Może uchylić to rozporządzenie, oczywiście czyni to bezwzględną większością głosów. Ja myślę, że tutaj nie muszę specjalnie tłumaczyć, czym jest bezwzględna większość, ale tylko tytułem takiego rzeczywiście usystematyzowania, proszę Państwa, z bezwzględną większością się spotykamy wtedy, kiedy za głosów oddanych jest więcej niż tych, które są przeciw bądź wstrzymujących się. Czyli nie ma tutaj znaczenia oczywiście liczba osób, które biorą udział w głosowaniu, chyba że jest wymagane kworum, no to oczywiście wtedy musi być tam w przypadku Sejmu co najmniej 231 posłów i wtedy spośród nich za musi być więcej niż tych, którzy głosują przeciw bądź wstrzymują się od głosu. Więc przy założeniu, że Sejm bezwzględną większością głosów uchyli rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego, no to oczywiście ono obowiązywać nie będzie. Szanowni Państwo, sprecyzowanie tych przesłanek, które wymieniłem właśnie związanych z tym zagrożeniem zewnętrznym państwa nastąpiło w ustawie o takim bardzo skomplikowanym tytule, to jest ustawa o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczpospolitej Polskiej. Tak dokładnie tytuł tej ustawy brzmi. I tutaj chcę tylko zwrócić uwagę na pojęcie, które nam się tu pojawia, właściwie na funkcję, pewną instytucję, która nam się tu pojawia, to jest Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. To jest ten głównodowodzący, proszę Państwa, który ma polską armią dowodzić w czasie wojny, czyli stanu wojny. Natomiast również ustawa o stanie wojennym przewiduje konkretne kompetencje dla Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, czyli generalnie to jest instytucja ustanowiona można powiedzieć, przypadku już wybuchu wojny, wprowadzenia w każdym razie w kraju stanu wojny, natomiast również w przypadku wprowadzenia stanu wojennego tutaj pewne kompetencje Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych posiada. To przy okazji to też jest osoba zaliczana do tej kategorii najważniejszych osób w państwie, które ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za ewentualny delikt konstytucyjny, jakiego
mogłyby się dopuścić. Drodzy Państwo, nie ulega wątpliwości, że w obecnej sytuacji stanu epidemii, z jaką mamy do czynienia w naszym kraju, nie ma, absolutnie nie ma przesłanek do wprowadzenia stanu wojennego, więc dalsze rozważania chciałbym już poświęcić wyłącznie tak naprawdę dwóm pozostałym stanom, natomiast jeśli chodzi o stan wojenny, na tym myślę, że możemy spokojnie poprzestać. Proszę Państwa, kolejny stan, z jakim możemy mieć do czynienia, kolejny stan nadzwyczajny przewidziany przez polską konstytucję, to jest stan wyjątkowy. I tutaj znowu należałoby się odnieść do przesłanek, które formułuje konstytucja. One też są oczywiście bardziej szczegółowo określane, właśnie doprecyzowane na drodze ustawowej, o czym za moment. Natomiast konkretny przepis, to jest artykuł 230 ustęp 1 Konstytucji, on wskazuje na trzy podstawowe przesłanki do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Pierwszy z tych stanów to jest przesłanka zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, druga to jest zagrożenie bezpieczeństwa obywateli, wreszcie trzecia to jest zagrożenie porządku publicznego. Czyli jak widzicie Państwo, wszystkie te trzy przesłanki wiążą się ściśle z jakimś tam zaburzeniem wewnętrznej sytuacji w państwie. Tu już nie ma mowy o jakimś zagrożeniu zewnętrznym, o przesłankach do jakiejś obcej interwencji i tak dalej, do ataku z zewnątrz, nie. Tutaj mówimy o pewnych zaburzeniach o charakterze wewnętrznym. I teraz co w sytuacji, kiedy te przesłanki zaistnieją? Tu jeszcze będziemy się do nich odnosić, ale na razie i troszkę je sobie sprecyzujemy, ale o tym za moment. Jeśli chodzi o tę kwestię proceduralną, czysto proceduralną, czyli w przypadku zaistnienia tych właśnie przesłanek, prezydent, czy to znowu na części terytorium państwa, czy na całym terytorium, może wprowadzić znowu w drodze rozporządzenia podlegającego kontrasygnacie prezesa Rady Ministrów stan wyjątkowy. Kontrasygnata, tu znowu dla konstytucjonalisty pojęcie bardzo istotne, ja myślę, że też tutaj wszyscy Państwo doskonale wiecie, o co chodzi, jest to współpodpis, czyli też takie pewnego rodzaju przejęcie części odpowiedzialności z prezydenta, który tej odpowiedzialności politycznej nie ponosi, przez Radę Ministrów, a personalnie konkretnie przez prezesa Rady Ministrów. Więc mamy tutaj rozporządzenie wydane przez prezydenta, kontrasygnowane przez Radę Ministrów i teraz na konkretny czas wydane. To jest tutaj bardzo istotne. Ono jest wprowadzane na czas oznaczony nie dłuższy niż 90 dni. Czyli stan wyjątkowy wprowadzany jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 90 dni. To nie koniec, proszę Państwa, dlatego że tutaj mamy też do czynienia z tą konstrukcją, którą już poznaliśmy w stanie wojennym, konieczności takiej akceptacji ze strony Sejmu, a mianowicie prezydent to rozporządzenie musi w ciągu 48 godzin przedstawić Sejmowi i Sejm może znowu bezwzględną większością głosów dokonać uchylenia tego rozporządzenia, czyli ono po prostu może w danym momencie przestać obowiązywać. Oczywiście pojawia się pytanie, co po tych 90 dniach, prawda? No, być może nic się nie zmieni, dalej ten stan zagrożenia będzie istniał, dalej będą przesłanki do tego, żeby stan wyjątkowy utrzymywać, więc mamy tutaj pewną drogę dalszego wydłużenia czasu trwania stanu wyjątkowego, a mianowicie prezydent za zgodą Sejmu może przedłużyć stan wyjątkowy o kolejne 60 dni. I to jest, proszę Państwa, koniec. Te 60 dni, doliczając do 90, mamy razem 150 dni, czyli łącznie 5 miesięcy. Te 5 miesięcy to jest absolutnie maksimum tego okresu, w którym stan wyjątkowy może obowiązywać. Nie da się tego stanu przedłużać dalej. Dlaczego?
No tutaj uzasadnienie, proszę Państwa, jest takie, że stan wyjątkowy wprowadza bardzo daleko idące obostrzenia. To jest stan o bardzo wysokich rygorach, przewidujący daleko idące ograniczenia swobód i wolności jednostki. W związku z tym ustrojodawca przyjął, że przedłużanie tego stanu, jakby jego wydłużanie w dłuższej perspektywie mogłoby być bardzo niekorzystne i mogłoby tak naprawdę oznaczać dysfunkcjonalność istniejących rozwiązań ustrojowych. Więc lepiej, zdaniem ustrojodawcy, bo to tutaj pewnego rodzaju wykładnie dokonujemy regulacji konstytucyjnych, lepiej zdaniem ustrojodawcy jest dokonać odpowiednich reform konstytucyjnych, prawda, podjąć jakieś reformy konstytucyjne, niż przedłużać ten stan wyjątkowy w nieskończoność. Więc na to tutaj też kładę nacisk, że proszę Państwa, stan wyjątkowy to jest te 150 dni i koniec. Dłużej stanu wyjątkowego utrzymywać w naszym systemie konstytucyjnym absolutnie nie można. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do właśnie próby odpowiedzi, czy w obecnej sytuacji możliwe jest wprowadzenie stanu wyjątkowego, chciałbym wyjaśnić czy odnieść się do trzech podstawowych pojęć, istotnych od pewnego czasu dla nas bardzo, które zostały to pojęcia określone w ustawie o chorobach zakaźnych. No, ta ustawa jest, ma troszkę inną nazwę, to jest dokładnie ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, więc natomiast chodzi generalnie o tę ustawę o chorobach zakaźnych. Ustawę, która została, można powiedzieć, biorąc pod uwagę te zwyczajne środki konstytucyjne, uzupełniona przez tę słynną specustawę antykowidową z 2 marca, później 2020 roku, później nowelizowano. Tam, proszę Państwa, są trzy takie zasadnicze pojęcia, które chciałbym teraz Państwu przytoczyć. Pierwsze pojęcie to jest epidemia. Epidemia zgodnie z ustawą rozumiana jest jako wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie wyższej niż we wcześniejszym okresie, albo też ewentualnie wystąpienie zakażeń czy chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. I tak ustawodawca definiuje pojęcie epidemii. Drugie pojęcie to stan zagrożenia epidemicznego. Przypomnę, że stan zagrożenia epidemicznego został w naszym kraju wprowadzony 13 marca i przestał obowiązywać 20. Od 20 już mieliśmy stan epidemii. Stan zagrożenia epidemicznego to z kolei według ustawy o chorobach zakaźnych sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych. Czyli tutaj mówimy na razie o ryzyku wystąpienia epidemii, no i chodzi o to, żeby podjąć pewne działania, które mają zapobiec epidemii. I wreszcie to trzecie pojęcie, z którym no, do dnia dzisiejszego się zmagamy i wygląda na to, że jeszcze to na pewno potrwa przez czas jakiś, stan epidemii. Stan epidemii został wprowadzony, tak jak już powiedziałem, 20 marca na terytorium Rzeczpospolitej i tutaj jest to znowu sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku teraz już z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Także tak te trzy najważniejsze, kluczowe z naszego punktu widzenia pojęcia należy postrzegać, tak one są definiowane w ustawie o chorobach zakaźnych. Warto tutaj podkreślić, proszę Państwa, że zarówno stan zagrożenia epidemicznego, jak i stan epidemii to jest tak zwana sytuacja prawna. Tak zwana sytuacja prawna, zwróciliście Państwo uwagę, że i w pierwszym i drugim pojęciu to pojęcie się pojawiło, w pierwszym i drugim terminie to pojęcie się pojawiło. Więc co to znaczy? To znaczy, że wystąpienie takiego stanu, takiej sytuacji prawnej wynika z konkretnych regulacji prawnych, nie z jakiejś oceny dokonywanej mniej lub bardziej
fachowej dokonywanej przez uczestników stosunków prawnych, tylko właśnie wprost wynika z konkretnych regulacji prawnych. No i teraz, drodzy Państwo, odnosząc się już do tego pytania, czy w obecnych warunkach są przesłanki do tego, żeby wprowadzić w naszym kraju stan wyjątkowy, na razie stan wyjątkowy. No, docierają do nas tam różne informacje, nie będę ich, sami Państwo doskonale wiecie, z różnych obozów politycznych i tak dalej, i tak dalej. Spróbujmy obiektywnie do tej kwestii podejść i zastanowić się, czy tak na chłodno można powiedzieć, czy rzeczywiście jest podstawa do tego, żeby ten stan wyjątkowy w naszym państwie wprowadzić. No, nie ulega wątpliwości, że jeżeli spojrzymy, proszę Państwa, na przesłanki wprowadzenia stanu wyjątkowego, to nigdzie tam nie znajdziemy inaczej niż w przypadku stanu klęski żywiołowej choroby zakaźnej. Choroby zakaźnej, myślę tutaj już oczywiście o regulacjach ustawowych, nigdzie tam ta choroba zakaźna jako podstawa wprowadzenia stanu wyjątkowego się nie pojawia. Natomiast moim zdaniem, i zresztą nie tylko moim, o czym zaraz powiem, nie oznacza to, że nie ma całkowicie podstaw do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Dlaczego? Dlatego, że wprowadzony stan epidemii niesie za sobą bardzo daleko idące konsekwencje dla gospodarki państwa, niesie konsekwencje daleko idące dla finansów publicznych państwa. Nie ulega wątpliwości, że te konsekwencje przeistoczą się w kryzys gospodarczy. Na razie to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to proszę Państwa, to jeszcze nie jest kryzys. To jeszcze nie jest kryzys, to są dopiero początki tak naprawdę tego kryzysu. Więc pojawia się pytanie, czy kryzys gospodarczy na ogromną skalę, który mógłby wywoływać jakąś destabilizację sytuacji wewnętrznej w państwie, czy nie mógłby zostać potraktowany jako przesłanka do wprowadzenia stanu wyjątkowego? Proszę Państwa, moim zdaniem tak. I to nie tylko moim zdaniem, tutaj przywołam zdanie wybitnego konstytucjonalisty, pana profesora Kazimierza Działochy, który w komentarzu napisanym jeszcze wtedy, kiedy się nikomu o żadnej epidemii nie śniło, wyraźnie wskazywał, że kryzys gospodarczy na ogromną skalę może być, proszę Państwa, potraktowany jako przesłanka do wprowadzenia stanu wyjątkowego, odnosząc się do tej przesłanki porządku publicznego. Czyli wtedy, kiedy naruszenie porządku publicznego jest dopuszczalne, to wówczas oczywiście byłaby to przesłanka do tego, żeby wprowadzić stan wyjątkowy. Moim zdaniem, ja tu się w pełni z panem profesorem zgadzam, tym bardziej, że artykuł 233 ustęp 1 Konstytucji, który odnosi się do konkretnych już ograniczeń praw i wolności jednostki we wprowadzonym stanie nadzwyczajnym, wyraźnie czy dużo bardziej ogranicza sferę praw i wolności ekonomicznych, socjalnych, niż to wynika z normalnych regulacji, które mogą być wprowadzane na drodze ustawowej. Także ja, moim zdaniem, jak najbardziej byłaby to przesłanka do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Tyle tylko, że pamiętajcie Państwo cały czas o tych 5 miesiącach, prawda? Stan wyjątkowy może być wprowadzony maksymalnie na 5 miesięcy. Nie ulega wątpliwości, że kryzys gospodarczy będzie trwał dłużej i nie uda się objąć kryzysu gospodarczego, całego kryzysu gospodarczego właśnie tym wprowadzonym stanem wyjątkowym. Więc tutaj kluczowa, moim zdaniem, byłby moment wprowadzenia instytucji stanu wyjątkowego, czyli wprowadzenie go w takim momencie, kiedy ten kryzys jest najostrzejszy i objęcie rzeczywiście tych 5 miesięcy, kiedy ten kryzys jest najbardziej dotkliwy, najbardziej dolegliwy, najbardziej właśnie taki intensywny, żeby go w tym momencie objąć rygorami stanu wyjątkowego. To tylko oczywiście, no tu się pojawia pytanie o to, kiedy taki moment nastąpi. Natomiast nie da się ukryć, że to będzie decyzja polityczna. To będzie decyzja
władzy wykonawczej, prezydenta wspólnie z premierem tak naprawdę, no potem będą musieli ewentualnie szukać poparcia w parlamencie, tak jak już mówiliśmy, prawda, bo tutaj Sejm musi w ciągu, znaczy Sejm ma tę możliwość jakby uchylenia rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, prawda, a potem może nie zgodzić się na przedłużenie. Także tutaj też władza ustawodawcza jak najbardziej w tym procesie będzie uczestniczyła, ale generalnie będzie to oczywiście najważniejsze zadanie władzy wykonawczej, prawda? Czyli ta decyzja polityczna będzie leżała w rękach przede wszystkim, jeszcze raz podkreślam, prezydenta i premiera. Okej, zostawmy już, proszę Państwa, stan wyjątkowy, przejdźmy do stanu klęski żywiołowej, o którym mówi się najwięcej. On rzeczywiście tak na pierwszy rzut oka idealnie się nadaje do bieżącej sytuacji, do stanu epidemii, z jakim mamy obecnie do czynienia. Nie ulega wątpliwości, drodzy Państwo, że stan klęski żywiołowej ma zupełnie inny charakter niż te dwa stany, które do tej pory przedstawiłem, czyli i stan wyjątkowy, i stan wojenny. On jest przede wszystkim nakierowany na solidarne zwalczanie przeciwności natury, tak to się ładnie określa. I przede wszystkim jest to stan o mniejszych rygorach prawnych niż stan wyjątkowy. Co do tego nie ma wątpliwości, to będzie widoczne między innymi w procedurze wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Tutaj należałoby odwołać się do artykułu 232 Konstytucji, który przewiduje, że stan klęski żywiołowej może być wprowadzony w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej lub w celu ich usunięcia. Nie ulega wątpliwości, że katastrofą naturalną, zresztą to jest precyzowane już w ustawie o stanie klęski żywiołowej, że taką właśnie katastrofą naturalną może być epidemia. Może być epidemia wywołana chorobą zakaźną. Tak jak już mówiłem, uszczegółowienie tych przesłanek z artykułu 232 Konstytucji następuje w ustawie o stanie klęski żywiołowej. Tam tak naprawdę mamy rozwiniętą tę regulację konstytucyjną i nie miejsce już tu na to, żeby jakoś dokładnie analizować te przesłanki. W każdym razie przyjmijmy, proszę Państwa, że to są na pewno różnego rodzaju zjawiska o charakterze nagłym, gwałtownym, które bądź to zagrażają, bądź wręcz sprowadzają ogromne straty ludzkie, sprowadzają straty w mieniu, w środowisku. To są niewątpliwie przesłanki do tego, żeby stan klęski żywiołowej wprowadzić. Tak jak powiedziałem, wśród tych przesłanek na pewno znajduje się epidemia, ale oczywiście musimy tutaj pamiętać, że na pewno nie każda katastrofa naturalna, na pewno nie każda awaria techniczna będzie podstawą do tego, żeby ten stan klęski żywiołowej wprowadzić. No i teraz przed chwilą tutaj powiedziałem, że mamy tutaj mniejsze rygory w przypadku stanu klęski żywiołowej niż w przypadku stanu wyjątkowego. No nie da się ukryć, że tak jest, co widać po podmiocie wprowadzającym stan klęski żywiołowej. Proszę Państwa, organem wprowadzającym jest Rada Ministrów. Rada Ministrów, która w drodze rozporządzenia wprowadza stan klęski żywiołowej. Zobaczcie Państwo, robi to w pojedynkę. Nie tak jak w przypadku stanu wyjątkowego, gdzie to prezydent wspólnie z Radą Ministrów i jeszcze dodatkowo uzyskując tutaj jakby akceptację ze strony Sejmu, prawda? Tutaj mamy właściwie swobodną decyzję Rady Ministrów i warto w tym miejscu moim zdaniem podkreślić, że to do Rady Ministrów należy określenie, czy zostały spełnione przesłanki do wprowadzenia. To jest uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Pamiętajmy też o tym, że Rada Ministrów ponosi za tę swoją decyzję i oczywiście każdy z ministrów indywidualnie ponosi odpowiedzialność polityczną, natomiast właśnie poszczególni ministrowie, łącznie z premierem, ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną. I to jest, proszę Państwa, odpowiedzialność, która
jest odpowiedzialnością zarówno za wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, jak i za brak wprowadzenia, czyli za zaniechania w tym zakresie. Więc być może w przyszłości, kiedy oczywiście zmieni się układ sił w parlamencie, być może to właśnie będzie przedmiotem analizy. Czy to Zgromadzenia Narodowego, czy Sejmu, prawda? Czy tutaj były rzeczywiście podjęte odpowiednie działania zmierzające właśnie do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i dlaczego ewentualnie ten stan klęski żywiołowej nie został wprowadzony. To może być przedmiotem analizy również organu władzy sądowniczej, jakim jest, pamiętajmy, Trybunał Stanu. Drodzy Państwo, czas. Nie ulega wątpliwości, to musi być znowu czas oznaczony, to jest czas nie dłuższy niż 30 dni i Rada Ministrów może ten stan klęski żywiołowej wprowadzić bądź to na części, bądź na całym terytorium państwa, tutaj działa albo z własnej inicjatywy, albo na wniosek wojewodów, jest taka tutaj możliwość. To, na co warto teraz też zwrócić uwagę, to jest regulacja z ustawy o stanie klęski żywiołowej, która mówi o tym, że trzeba bardzo precyzyjnie określić datę wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. No, z oczywistych powodów mamy ten 30-dniowy czas, na razie 30-dniowy, podkreślam. A więc stan klęski żywiołowej trwa tak naprawdę od tej daty, która zostanie bardzo precyzyjnie w rozporządzeniu określona i biegnie albo przez określoną ilość dni, albo biegnie do wyraźnie zaznaczonej daty. Jeżeli przez określoną ilość dni, to oczywiście nie więcej niż 30. Jak Państwo widzicie, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej to jest uprawnienie Rady Ministrów, wyłączne uprawnienie Rady Ministrów. Natomiast zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedłużenia, czyli jeżeli ten efekt w postaci właśnie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej nie przyniesie zadowalającej tutaj, nie da satysfakcjonujących efektów, to wówczas za zgodą Sejmu Rada Ministrów może przedłużyć czas trwania stanu klęski żywiołowej. I teraz zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Rada Ministrów musi wystąpić o tę zgodę na przedłużenie jeszcze w czasie trwania stanu nadzwyczajnego. Nie może tego zrobić po zakończeniu. Tutaj przedłużenie musi nastąpić jeszcze w trakcie, znaczy wniosek tak naprawdę musi do Sejmu wpłynąć, jeszcze w trakcie obowiązywania stanu klęski żywiołowej. I teraz, jeżeli Sejm wyrazi zgodę, no to oczywiście Rada Ministrów rozporządzeniem oznacza czas przedłużenia tego stanu klęski żywiołowej, natomiast jeżeli nie ma zgody albo ten wniosek wpłynął już po zakończeniu stanu klęski żywiołowej, to stan klęski żywiołowej kończy się w terminie określonym w tym pierwotnym rozporządzeniu o jego wprowadzeniu. Warto w tym miejscu podkreślić, proszę Państwa, że ustrojodawca nie ograniczył w żaden sposób ani czasu przedłużenia stanu klęski żywiołowej, ani liczby uchwał Sejmu w tym zakresie. Czyli dopuszczalne jest przedłużenie jednorazowe tego stanu klęski żywiołowej o 60 dni, 90 dni, jak najbardziej. Można to zrobić, nie ma tu żadnych rygorów w tym zakresie. Ale równie dobrze mogą to być kolejne na przykład 30-dniowe okresy i za każdym razem Sejm będzie tutaj działał na wniosek Rady Ministrów i podejmował uchwałę w przedmiocie zgody właśnie na przedłużenie czasu trwania stanu klęski żywiołowej. Czyli jak Państwo widzicie, tutaj w przypadku stanu klęski żywiołowej mamy największą swobodę tak naprawdę co do i też najdłuższy możliwy czas trwania stanu klęski żywiołowej. Przejdźmy teraz już do tego fundamentalnego pytania, czyli czy w obecnych warunkach są podstawy do tego, żeby ten stan klęski żywiołowej w naszym kraju wprowadzić. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy sięgnąć znowu do Konstytucji, do artykułu 228 ust. 1, który to przepis formułuje zasadę wyjątkowości stanów nadzwyczajnych. Zasada wyjątkowości stanów nadzwyczajnych warunkuje
prowadzenie jakiegokolwiek stanu nadzwyczajnego, więc również stanu klęski żywiołowej, od łącznego spełnienia dwóch warunków, czy wystąpienia właściwie dwóch terminów. Po pierwsze, musimy mieć do czynienia z sytuacją szczególnego zagrożenia, czyli przesłanką do wprowadzenia jakiegokolwiek stanu nadzwyczajnego jest sytuacja szczególnego zagrożenia. W doktrynie, proszę Państwa, formułuje się, czy wyjaśnia się to pojęcie sytuacji szczególnego zagrożenia jako poważne i bezpośrednie zagrożenie dla podstawowych interesów społeczeństwa i normalnego funkcjonowania instytucji publicznych. Tak się to pojęcie definiuje. A drugi wymóg, który musi być spełniony, to są, proszę Państwa, zwykłe środki konstytucyjne. Zwykłe środki konstytucyjne, czyli tak naprawdę te, które są wykorzystywane w normalnej sytuacji, czyli innymi słowy chodzi o to, że ta szczególna sytuacja zagrożenia uniemożliwia stosowanie tylko i wyłącznie tych zwyczajnych środków konstytucyjnych. Pod pojęciem zwyczajnych środków konstytucyjnych rozumiemy wszystko, rozumiemy, proszę Państwa, i konkretne akty normatywne, rozumiemy podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych, rozumiemy nawet realizację konkretnych działań faktycznych w granicach kompetencji organów władzy publicznej. Czyli innymi słowy, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, proszę Państwa, jest możliwe tylko i wyłącznie jako przeciwdziałanie sytuacji szczególnego zagrożenia, to raz, i tylko wtedy, gdy nie da się tego przeciwdziałać temu zagrożeniu, tej sytuacji szczególnego zagrożenia za pomocą zwyczajnych środków konstytucyjnych. Jeżeli to jest wykluczone, jeżeli trzeba pójść dalej, trzeba wprowadzić dodatkowe rozwiązania, to wtedy jest przesłanka do tego, żeby wprowadzić jakikolwiek stan nadzwyczajny, a więc również stan klęski żywiołowej. I teraz zastanówmy się w związku z tym, czy likwidacja tej sytuacji, niewątpliwie zagrożenia, z jaką mamy do czynienia obecnie, jest możliwa za pomocą zwyczajnych środków konstytucyjnych. Jakie to są środki konstytucyjne? No proszę Państwa, przede wszystkim ustawa o chorobach zakaźnych, o której już mówiłem, i ta słynna ustawa antykowidowa z 2 marca, nowelizowana, i cały szereg już w tej chwili rozporządzeń Rady Ministrów, do których jeszcze się odniosę, które służą, znaczy wprowadzają określone ograniczenia, nakazy, zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Więc pytanie, czy te środki, które teraz przytoczyłem, te konkretne akty normatywne, czy one są wystarczające do tego, żeby osiągnąć ten zasadniczy cel, jakim jest likwidacja stanu zagrożenia? No proszę Państwa, wydaje się, że odpowiedź nie jest tutaj jednoznaczna. No bo z jednej strony rzeczywiście Rada Ministrów może twierdzić, przedstawiciele tej Rady Ministrów, premier, ministrowie mogą twierdzić, że na dany moment rzeczywiście nie ma potrzeby wprowadzania stanu klęski żywiołowej, bo te środki, które są wystarczające do tego, żeby osiągnąć efekt w postaci działań właśnie przeciwepidemicznych, likwidacji tego szczególnego zagrożenia. No, być może można taką argumentację tutaj podnieść. Natomiast ja tu widzę inny problem. O ile rzeczywiście moglibyśmy taki argument tutaj podnosić, że aktualna sytuacja nie daje podstaw do tego, żeby wprowadzać te środki nadzwyczajne jakieś, to proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że w stanie epidemii, z jakim mamy obecnie do czynienia, właśnie na podstawie tych aktów normatywnych, które wymieniłem, mamy do czynienia nie tylko z czasowym ograniczaniem korzystania z konkretnych swobód i wolności, z konkretnych praw i wolności przez jednostki, które są dopuszczalne w stanach normalnego funkcjonowania państwa, i tutaj wystarczy, że one będą spełniały ten wymóg proporcjonalności z artykułu 31 ustęp 3 Konstytucji, ale proszę Państwa, mamy też do czynienia z ewidentną ingerencją w istotę konkretnych praw i wolności. No, żebym nie był gołosłowny, proszę Państwa, artykuł 22
konstytucji, wolność działalności gospodarczej, ewidentna ingerencja w istotę tej wolności. Dalej, prawo decydowania o swoim życiu osobistym, artykuł 47 konstytucji, również ingerencja w istotę tego prawa. I wreszcie wolność poruszania po terytorium Rzeczpospolitej, artykuł 52 ustęp 1, również ingerująca tutaj, te ograniczenia, które są wprowadzone, również ingerują w istotę tego prawa. A pamiętajmy, proszę Państwa, że obowiązuje generalny zakaz ingerowania w istotę tych praw, a wyłączenie tego zakazu może nastąpić wyłącznie w stanie nadzwyczajnym. Czy mamy teraz w Polsce stan nadzwyczajny? No nie mamy stanu nadzwyczajnego, bo stan epidemii nie jest stanem nadzwyczajnym. Więc wydaje się, że oczywiście ingerencja w poszczególne prawa i wolności, ograniczanie tych praw i wolności, okej, ale nie ingerencja w istotę, w to jądro, takie zasadnicze jądro jakiegokolwiek prawa czy wolności. To jest możliwe tylko w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. I właśnie dlatego już tutaj po raz pierwszy swoje stanowisko prezentuję, dlatego moim zdaniem należy wprowadzić stan nadzwyczajny, tak? Wydaje się, że biorąc pod uwagę jednak te rygory, no to przede wszystkim stan klęski żywiołowej. Proszę Państwa, powoli już zbliżam się ku końcowi, bo tutaj widzę, że na czacie pojawiły się jakieś bardzo długie pytania. Niestety mój wzrok tutaj nie jest aż tak sokoli, żebym był w stanie w tej chwili odczytać, ale za chwilę się będę do tych pytań Państwa, które mam nadzieję się pojawiły, odnosił. Natomiast pewnego rodzaju podsumowanie chciałbym teraz zrobić. Proszę Państwa, niezależnie od tego, co powiedziałem, niezależnie od tego, czy rzeczywiście są przesłanki do tego, żeby ten stan klęski żywiołowej wprowadzić w naszym kraju, czy nie. Niezależnie od tego, ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, która mnie jako konstytucjonalistę boli najbardziej. Chodzi o ograniczanie naszych praw i wolności, wszelkich praw i wolności, w drodze rozporządzeń, aktów rangi podustawowej. Proszę Państwa, najpierw było to rozporządzenie ministra zdrowia, potem już rozporządzenie Rady Ministrów, ale ciągle rozporządzenie, akt rangi podustawowej. Proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że nawet jeżeli nie ma rzeczywiście przesłanek do tego, żeby stan klęski żywiołowej wprowadzić, to trzeba rozbudować regulacje ustawowe, które będą wprowadzały po prostu te ograniczenia konkretnych praw i wolności. Nie można tego robić w drodze aktu niższego rzędu, w drodze rozporządzenia. Ja rozumiem, że w ustawie, oczywiście myślę tutaj o ustawie o chorobach zakaźnych, w ustawie covidowej, tam są upoważnienia do wydawania aktów wykonawczych, ale nie można na Boga aktami wykonawczymi ograniczać praw i wolności jednostek. To jest absolutne, nie wiem, absolutny, no, jakieś absolutne, fundamentalne podstawy prawa konstytucyjnego. No, każdy student podejmując kurs prawa konstytucyjnego, no, na takie rzeczy jest, o takich rzeczach mu mówimy, prawda? Na takie rzeczy zwracamy uwagę. Nie wolno tego robić. Mamy, proszę Państwa, artykuł 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Ta zasada wprowadza, czy wyprowadza się z niej zasady przyzwoitej legislacji. Gdzie te zasady przyzwoitej legislacji? No nie ma. Nie ma ich tutaj. Niestety, to nie ukrywam, że to mnie boli najbardziej, bo oczywiście możemy dywagować, tak jak tutaj mówiłem, czy są przesłanki do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, czy nie ma. No, zawsze będzie to pewnego rodzaju tutaj jednak decyzja polityczna, decyzja w pewnym stopniu uznaniowa, ale ograniczanie praw i wolności aktem niższego rzędu niż ustawa, drodzy Państwo, to się w głowie nie mieści. Ostatnia rzecz, już tak naprawdę na zakończenie. Proszę Państwa, niezależnie od tego, co powiedziałem, chciałbym się też odwołać tutaj do słów pana profesora Garlickiego, kolejnego wybitnego konstytucjonalisty,
który zwrócił w pewnym momencie w jednym z komentarzy uwagę na coś takiego, a mianowicie stwierdził, że rozwijanie regulacji ustawowych poza oczywiście tymi regulacjami związanymi ze stanami nadzwyczajnymi stanowi naruszenie zasady konstytucjonalizacji stanów nadzwyczajnych. I zobaczcie Państwo, moim zdaniem to ma w tej chwili miejsce. Naruszamy zasadę konstytucjonalizacji stanów nadzwyczajnych, wprowadzając właśnie tą ustawę antykowidową, rozszerzając regulacje ustawy o chorobach zakaźnych, wprowadzając te akty wykonawcze do tych wskazanych wyżej aktów. My to właśnie w ten sposób, znaczy no nie my oczywiście, tylko rządzący. Rządzący to właśnie w tej chwili robią. No. Mamy konkretne, gotowe rozwiązania, z których wystarczy skorzystać. Dlatego odnosząc się już na zakończenie, drodzy Państwo, do tytułu tego mojego dzisiejszego wykładu, dzisiejszego wystąpienia. Czy stan epidemii jest stanem nadzwyczajnym? No, on jest stanem nadzwyczajnym w takim sensie, proszę Państwa, że rzeczywiście zostały tutaj wprowadzone nadzwyczajne zupełnie środki prawne, które ograniczyły, tak jak już mówiłem, również istotę naszych praw i wolności. Natomiast nie jest to stan nadzwyczajny sensu stricto, nie jest to stan nadzwyczajny, klasyczny stan nadzwyczajny przewidziany przez obowiązującą konstytucję. I szkoda, już tak zupełnie na zakończenie, szkoda, że ustawodawca nie zdecydował się na sięgnięcie do tych możliwości, które wprost z obowiązującej konstytucji wynikają. Tyle z mojej strony, drodzy Państwo, zaraz zerknę na... O, trochę przedłużyłem. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem, natomiast no, chciałbym teraz jeszcze w miarę możliwości odnieść się do pytań, które tutaj się pojawiły. Pozwólcie Państwo, że sobie tutaj popatrzę na czacie i spróbuję się odnieść, bo to widzę, że tu takie są sążniste, że tak powiem, wypowiedzi. Czy pan wie coś o przekroczeniu granic przez cudzoziemców i następnie zatrudnieniu umowy cywilnoprawne? Pani Daryno, znaczy przede wszystkim powiem tak, tej kwestii wykład oczywiście nie był poświęcony. Nie ukrywam, ja też nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Do tak szczegółowego pytania musiałbym się przygotować. Ja jeżeli mogę coś zaproponować, to po prostu bezpośredni kontakt. Może mailowy, może później ewentualnie byśmy się zdzwonili i spróbowali konkretną kwestię wyjaśnić, bo pytanie jest też na tyle ogólne, że no, trudno mi się w tej chwili jakoś tutaj do niego odnieść. Także jeżeli mogę prosić, to proszę o kontakt mailowy i spróbuję wtedy do tej kwestii, którą pani poruszyła, się odnieść. O, co my tutaj mamy? Ile musi wynieść przerwa pomiędzy stanami? Znaczy rozumiem, że chodzi panu, panie Marku, o wprowadzenie najpierw jednego stanu, a potem ewentualnie drugiego, tak? Czyli najpierw powiedzmy stanu klęski żywiołowej, a w sytuacji, kiedy by się okazało, że są jednak przesłanki do wprowadzenia stanu wyjątkowego, to wprowadzenie stanu wyjątkowego. Jeżeli o to panu chodzi, to tutaj właściwie żadnych regulacji no, konstytucyjnych to oczywiście nie mamy, ale ja też nie widzę żadnych regulacji ustawowych. One są niezależne od siebie, te stany. W związku z tym tu musimy tylko pamiętać o tych ograniczeniach czasowych w przypadku stanu wyjątkowego, że to jest maksimum 5 miesięcy, natomiast w przypadku stanu klęski żywiołowej właściwie możemy to ciągnąć, no może nie w nieskończoność, ale przez dłuższy czas. Natomiast przerw jako takich
pomiędzy wprowadzeniem jednego a drugiego stanu nadzwyczajnego tutaj absolutnie nie musi być. Co tutaj jeszcze mamy? Pan Wojciech Papis, zwykłe środki konstytucyjne, to wszystkie możliwości działania. Aha, rozumiem, że pan Wojciech tutaj chciał państwu trochę też dodatkowo zarysować pewne kwestie. Bardzo słusznie, panie Wojciechu, pan odsyła do najlepszego moim zdaniem obecnie komentarza do konstytucji, komentarza pod redakcją profesorów Boska i Safiana. I tam rzeczywiście to pojęcie zwykłych środków konstytucyjnych, którego ja nie rozwijałem tutaj też z braku czasu jakoś nadmiernie, tam ono jest oczywiście przedstawione. Czy można gdzieś uzyskać materiał z pana wykładu? Szanowni państwo, oczywiście, ten wykład był nagrywany, jest nagrywany zresztą w dalszym ciągu i będzie udostępniony, z tego co wiem, w repozytorium, natomiast w tym repozytorium, z którego mogą korzystać nasi studenci, natomiast co do osób z zewnątrz, osób, które no, nie są naszymi studentami, tutaj szczerze mówiąc nie jestem w tej chwili na to pytanie w stanie odpowiedzieć. Ja bym polecał kontakt, myślę, z naszym działem promocji. Myślę, że tak, na pewno wszystkie te wykłady otwarte, znaczy przynajmniej tutaj mogę mówić za siebie, one powinny być ogólnodostępne i myślę, że tak się stanie. Jeśli o mnie chodzi, to na pewno ten materiał będzie dostępny. Później pan Michał jeszcze tutaj pisze, że w zasadzie w tym momencie odpowiedział pan na kluczowe pytanie. Stan wyjątkowy może być wprowadzony od zaraz, natomiast jak długo będzie trwała epidemia, nikt nie wie. Stąd być może tak mocna asekuracja rządu i prezydenta, żadnej opcji politycznej. No, pozwolicie państwo, że nie będę się tutaj jakoś szczególnie odnosił. Myślę, że te moje poglądy tutaj wybrzmiały w sposób wystarczający, więc nie chcę już komentować konkretnych działań naszej władzy. I pan Wojciech jeszcze pisze, chciałbym zwrócić uwagę na odmienną metodę regulacji ograniczeń praw i wolności obywatelskich w przypadku stanu klęski żywiołowej, o ile w dwóch pozostałych stanach wylicza się wyłącznie te, których ograniczyć nie wolno, o tyle w stanie klęski żywiołowej wymienia się te ograniczenia, które można ograniczać. Wylicza się numeratywnie ograniczenia wolności i praw, to oznacza, że ustawodawca dopuszcza takie ograniczenia wyłącznie w takich stanach, zaś ograniczenia są niekonstytucyjne. No tak, w pełni zgoda. Nawiasem mówiąc, proszę państwa, bo ja tu już do tych ograniczeń z braku czasu się nie odnosiłem, natomiast nie ulega wątpliwości, proszę państwa, że to, z czym mamy do czynienia obecnie, to te ograniczenia, to jest właściwie no, prawie kalka tych ograniczeń, które są wprowadzane w stanie klęski żywiołowej. Także to jeszcze odwołując się na koniec do tej wypowiedzi profesora Garlickiego, tego typu regulacje, które są wprowadzane obok istniejących, gotowych już regulacji ustawowych, to jest, proszę państwa, naruszenie zasady konstytucjonalizacji stanów nadzwyczajnych. Dobrze, bardzo mnie to boli, już funkcjonuje to prawie 2 miesiące i nikt nie reaguje. No to już rozumiem, że macie państwo tutaj swoje poglądy, tutaj przedstawiacie jak najbardziej. Co tu jeszcze, tak patrzę. Jak pan, tutaj jeszcze mamy pytanie pana Michała Grudeckiego. Panie profesorze, jak pan ocenia interpretację doktora Mikołaja Małeckiego, zgodnie z którą wprowadzenie stanu klęski żywiołowej miało miejsce na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020, pomimo że w tym akcie prawnym expressis verbis tego nie napisano? Zdaniem doktora Małeckiego ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych spełnia wymóg wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Paragraf pierwszy rozporządzenia stanie się przedem. Znaczy powiem tak,
Ja mam jednak mimo wszystko trochę inny punkt widzenia, być może wynikający z tego, że jestem konstytucjonalistą. Pan doktor Małecki jest karnistą. Oczywiście te nasze tutaj pola zainteresowań się jak najbardziej przenikają. Natomiast ja jednak patrzę na to z perspektywy no, takiej formalnej. Dla mnie nie możemy domniemywać wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w naszym kraju i przyjąć, że przyjęcie rozporządzenia właśnie tam z 31 marca, czy tych późniejszych rozporządzeń, ostatniego choćby z 19 kwietnia, tam gdzie się rzeczywiście wprowadza ograniczenia, to o czym mówiłem, co mnie najbardziej boli, tak nawiasem mówiąc, to nie możemy domniemywać, że to już jest od razu przesłanka do tego, żeby w naszym kraju obowiązywał stan klęski żywiołowej, bo to by oznaczało, że co? Że musimy stosować ustawę o stanie klęski żywiołowej w tym momencie. Ja nie widzę takiej podstawy. No nie ma formalnych decyzji w tym zakresie. Także no, pozwólcie Państwo, że tutaj z panem doktorem Małeckim się nie zgodzę i chociaż go oczywiście bardzo szanuję, zresztą znamy się z naszej uczelni, nawiasem mówiąc, bo przecież był naszym wykładowcą długi czas, natomiast tu pozwolę sobie mieć inne zdanie. Mam nadzieję, że to satysfakcjonująca odpowiedź. O, zresztą jak teraz patrzę niżej, to panie Michale, zdaje się, że się zgadzamy, bo względy gwarancyjne nakazują wprost jednoznaczne stwierdzenie, że został dokładnie. Prawodawca, w tym wypadku Rada Ministrów, wielokrotnie dawała wyraz, że intencją nie jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Jestem ciekaw zdania pana profesora, to już odrębny wykład, jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym. No, obawiam się, że może nie będę kończył, bo moglibyśmy dojść, proszę Państwa, do bardzo daleko idących wniosków, a to by mogło nam wszystkim zaszkodzić też funkcjonowaniu uczelni, więc może tego tematu nie kontynuujmy. Dobrze, tak coś jeszcze patrzę. Jeszcze tutaj mamy pana Wojciecha. Ciekawym jest również zastosowanie kar administracyjnych, dziwna konstrukcja, gdzie administracyjna kara pieniężna. No tu już oczywiście, panie Wojciechu, tu już wchodzimy w takie bardzo szczegółowe rozważania. Ja myślę, że moglibyśmy pokusić się o takie kolejne spotkanie, na którym byśmy się zajęli już konkretnie stanem klęski żywiołowej i przeanalizowalibyśmy sobie, mówiąc wprost, ustawę o stanie klęski żywiołowej i tam byśmy ewentualnie zastanowili się, jakie konkretne rozwiązania można byłoby wprowadzić, gdyby ten stan klęski żywiołowej został rzeczywiście wprowadzony, a jak to się ma do obecnych ograniczeń, które są wprowadzone no, na poziomie aktów podustawowych. Także to jak najbardziej tutaj zgadzam się, że to jest ciekawy temat do przedstawienia. Okej, tu jeszcze patrzę, że mamy jeszcze jakąś wypowiedź pana Marka Prędkiego. Mamy ograniczenia czasowe na stan wyjątkowy, jak zrobimy przerwę, to możemy wprowadzić następny stan wyjątkowy ograniczony czasowo, aha, stąd moje pytanie, czy są jakieś wymogi dotyczące tej przerwy? To znaczy, powiem tak, no tutaj wprost takich regulacji nie ma, ja tu mógłbym się o pewną interpretację pokusić. To znaczy, powiem tak, moim zdaniem drugi raz z tego samego powodu, nawet po przerwie, nie można byłoby stanu wyjątkowego wprowadzić. Można by to zrobić z uwagi na inne zagrożenie, które się pojawi, prawda? Czyli najpierw powiedzmy mamy jedno zagrożenie wewnętrzne, które uzasadnia wprowadzenie stanu wyjątkowego i wprowadzamy go na te maksymalne 5 miesięcy, potem no, jakaś tam przerwa, bo wiadomo, na pewno nie pojawi się od razu to zagrożenie, ale pojawi się jakieś inne zagrożenie i wtedy moim zdaniem tak, możemy znowu skorzystać z instytucji stanu wyjątkowego.
i znowu na te pełne 5 miesięcy. No tylko tyle, że gdyby to miało dotyczyć tego samego zagrożenia, to wydaje mi się, że to byłoby obejście. Gdybyśmy pozwolili po przerwie wprowadzić znowu stan wyjątkowy, to byłoby to obejście tego przepisu mówiącego wyraźnie o konkretnym terminie, na jaki maksymalnie może być ten stan wyjątkowy wprowadzony. Także to taka moja tutaj interpretacja, mam nadzieję, że pana usatysfakcjonowałem tą wypowiedzią. Jaki ma pan stosunek do nakładania mandatów za naruszanie przepisów zawartych chociażby w słynnym rozporządzeniu ministra zdrowia, które ogranicza prawo do swobodnego poruszania się? Czy takie sankcje mogą być wprowadzone, skoro został naruszony rozdział wprowadzony jeden ze stanów nadzwyczajnych? No proszę Państwa, ja mam bardzo negatywny tutaj stosunek do tego i to ten mój negatywny stosunek bardziej wynika z, mam wrażenie, z kompletnie niewłaściwego stosowania przepisów prawa. Tu już nawet nie chodzi o to, chociaż tak jak mówiłem, bardzo mi się nie podoba ograniczanie naszych praw i wolności w drodze aktów wykonawczych, w drodze aktów niższego rzędu, w drodze rozporządzeń. To mi się naprawdę bardzo nie podoba. Natomiast dla mnie tutaj kluczowa kwestia to jest kwestia stosowania tego prawa, kwestia też interpretacji przez podmioty, no tu konkretnie przez policję. No rzeczywiście czasami decyzje, które są podejmowane, są absolutnie kuriozalne. No ja sobie nie wyobrażam sytuacji, a wiem, że takie sytuacje miały miejsce, że ojciec, który idzie do sklepu, no w tej chwili już tego nie ma, prawda, bo już tych rygorów nie mamy, ale były przez pewien czas. Ojciec idzie do sklepu dla kupić dziecku kolę i chipsy i dostaje mandat ze względu na to, że zakupy, które robi, nie są zakupami pierwszej potrzeby i ta jego wizyta w sklepie nie była konieczna. No proszę Państwa, to jest absurd, totalny absurd, ale to jest absurd niestety wynikający z jakiejś, nie wiem, absolutnie chorej interpretacji przepisów prawa. One wbrew pozorom aż tak głupie nie są, po prostu... No niestety tak czasami podmioty, które mają stosować prawo, tak je interpretują. Okej, no mam nadzieję, że nie za ostro i mam nadzieję, że to też tutaj panią usatysfakcjonowało ta moja wypowiedź. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zgadza się w tej kwestii. No zgadzam się, panie Michale, w pełni się z panem zgadzam. Mam nadzieję, że będzie nam dane już niedługo porozmawiać nie tylko za pośrednictwem jakichś komunikatorów najróżniejszych, ale też i w kontakcie bezpośrednim. Nawiasem mówiąc, proszę państwa, to jest tego wszystkim państwu życzę. Widzę, że tu już pytań w zasadzie nie ma, w związku z tym chciałem Państwu bardzo podziękować za uwagę, no i życzyć Państwu przede wszystkim tego, żeby ten stan epidemii, z którym mamy do czynienia, jak najszybciej się zakończył, żebyśmy nie mieli właściwie najmniejszej podstawy do tego, żeby już, skoro do tej pory ten stan klęski żywiołowej nie został wprowadzony, to żeby nie było podstawy do jego wprowadzenia w przyszłości. Nie chcę tu absolutnie odnosić się do różnych takich doniesień z przestrzeni publicznej, które do nas docierają, a z których wynika, że są jakieś dziwne plany wprowadzenia stanu wyjątkowego. No mam nadzieję, że to, proszę Państwa, nas nie czeka. Natomiast odnosząc się do tego, co już mówiłem, jak najbardziej przesłanki do wprowadzenia zwłaszcza stanu klęski żywiołowej były i są nadal. Tak jak mówię, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No i tego Państwu życzę. Bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia, nie tylko do usłyszenia, ale też i do zobaczenia. Bardzo Państwu dziękuję. Dużo zdrowia.